Pokój i dobro. Piąta niedziela Wielkiego Postu, podczas której czytamy w roku A trzecią z tych wielkich Ewangelii Janowych. Jesteśmy w jedenastym rozdziale Ewangelii według świętego Jana i oto usłyszymy wielki obraz, wielką katechezę Wskrzeszenie łazarza. Ten największy znak, jaki czyni Jezus w Ewangelii Janowej, znak, który później będzie przesądzał o tym, że elity żydowskie zdecydują, czy Podejmą decyzję o tym, aby jednak Jezusa rzeczywiście zabić, ponieważ taki wielki znak uczynił jak wskrzeszenie swojego przyjaciela Łazarza. To wydarzenie miało miejsce w Betanii, a więc w wiosce oddalonej niecałe 3 km od Jerozolimy, z drugiej strony góry Oliwnej, jakieś pół godzinki drogi pieszo, gdzie mieszkało rodzeństwo Marty, Marii i Łazarza, którego jak zobaczymy Jezus wskrzesił. Ale zapytajmy od razu Betania, ta miejscowość, zresztą jedna z dwóch Betanii, które pojawiają się w Ewangelii, co. Oznacza to słowo Betania, czy właściwie z języka arameńskiego, Bet-Ani. Może oznacza to dom nędzy. Może dom chleba. Albo C, dom miłosierdzia. Jakiś dom. Zobaczymy na końcu. Zanim przejdziemy do krótkiej analizy tego 11 rozdziału Ewangelii Według Świętego Jana, tej wielkiej katechezy chrzcielnej, bo również katechumeni przed chrztem przygotowywali się, rozważając te Ewangelię do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia, my również w noc paschalną, dzięki tej Ewangelii, przygotowujemy się do odnowienia naszego, naszej przynależności do Chrystusa właśnie poprzez sakrament Chrztu Świętego. Jako pierwsze czytanie podczas tej niedzieli otrzymujemy fragment z proroka Ezechiela. Jest to kolejny, można powiedzieć, kolejny etap, czy kolejna faza tej historii zbawienia, jaką Pan Bóg poprzez jaką Pan Bóg przeprowadzał swój lud. I tak pamiętamy, podczas tych niedzieli Wielkiego Postu patrzyliśmy na wielkie postacie, wielkie momenty w historii zbawienia. Był Adam, był Abraham, był Mojżesz, był Dawid, i teraz mamy proroka, proroka Ezechiela, który działa na wygnaniu, na wygnaniu w niewoli babilońskiej. Moment Kluczowy, newralgiczny w historii biblijnego Izraela. Wtedy, kiedy wszystkie pewniki padają, wiara wydaje się być zachwiana. Mało tego, ludzie tam na wygnaniu doświadczają jakiegoś rodzaju zniechęcenia, rozczarowania, rozgoryczenia, nawet do tego stopnia, że widzą siebie jako wyschłe kości. Kości, które są już suche, gdzieś leżą na ziemi po jakiejś walce, na przykład kości żołnierzy, i mówi tutaj: Synu Człowieczy, mówi do Ezechiela. W takiej wizji właśnie wyschłych kości na polu Bóg mówi do Ezechiela, Synu Człowieczy, te kości to cały dom Izraela. Oto oni mówią, wyschłe kości nasze, znikła nasza nadzieja już po nas. A więc wyschłe kości znaczy tam już nie ma życia, nie ma nawet żadnej, żadnego cienia nadziei, że z tych kości jakie jest życie może jeszcze wytrysnąć. Tymczasem Bóg mówi do proroka i przez proroka takie słowa... Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę. Udzielę wam mego ducha, byście żyli. Zapowiedź odnowy, zapowiedź jakiejś rewitalizacji, moglibyśmy powiedzieć, narodu wybranego. Tam w niewoli babilońskiej Bóg przez proroka zapowiada, będzie powrót, będzie powrót do życia, do ziemi Izraela. Tam będzie można na nowo Rozpocząć nowy, nowy etap historii zbawienia. Od strony historycznej tak możemy czytać tę zapowiedź wskrzeszenia, zapowiedź wydobycia Izraelitów z grobu, a więc odnowy religijnej, nie tylko społecznej Izraela. Ale również w tej zapowiedzi proroczej widzimy coś więcej. Możemy już widzieć niejako dalekie symbole, które kierują nas ku idei zmartwychwstania, ku idei powrotu do życia po śmierci. Tego, do czego zmierza również ta nasza droga wielkopostna, byśmy doświadczyli wraz z Chrystusem tego, że we chrzcie zostajemy uśmierceni po to, aby wejść w nową jakość życia. To już niejako, nie bezpośrednio, ale zapowiada prorok na ponad pięć wieków przed Chrystusem. A sam Chrystus, jak chwilę zobaczymy w Ewangelii, pokaże nam najbardziej znamienity znak tej właśnie rzeczywistości, nowego życia, do którego również i nas zaprasza. Kiedy przeczytałem ten fragment z księgi proroka Ezechiela, kiedy zobaczyłem tą wizję doliny pełną zeschłych kości, kiedy usłyszałem o tym Bogu, który otwiera groby i z grobów wydobywa Izraela, to moje myśli pobiegły do kaplicy czaszek w Kudowie Zdrój. Myślę, że znacie albo słyszeliście o tym ciekawym miejscu, o tym dziwnym miejscu, byśmy powiedzieli nawet, Takim o bardzo różnej rozpiętości emocjonalnej, czy to dobrze, czy to źle, że jest takie miejsce, w które jest. Zbudowane albo uposażone wewnątrz z kości, z czaszek, z piszczeli, z miednic. Kiedy faktycznie pierwszy raz usłyszałem o tym miejscu, to byłem taki wstrząśnięty, może nawet troszkę zgorszony, jak ktoś mógł coś takiego zrobić. Pozbierać te wszystkie kości, wyczyścić te kości, a potem nimi udekorować wnętrze jakiegoś pomieszczenia. Kaplicy, ale jednak jakiegoś pomieszczenia. Ale kiedy byłem tam pierwszy raz i kiedy przewodnik opowiadał tą historię, zupełnie inaczej na to miejsce spojrzałem. Mianowicie mamy rok wiek XVIII, czas licznych wojen, licznych epidemii. I w pewnym momencie proboszcz wraz z grabarzem gdzieś znajdują w okolicy swojej parafii cały czas jakieś, jakieś zwłoki, czy to właśnie po epidemii, czy po różnych wojnach. Zwłoki, które były albo pochowane, albo zupełnie niepochowane, i zaczęli je zbierać. Najpierw z tej niedalekiej okolicy brali, przygotowywali i nie wiedzieli, co dalej z tym zrobić, w jaki sposób godnie pochować tych ludzi, nieznanych. Ale z drugiej strony myślę sobie, że mieli taką myśl eschatologiczną, właśnie, żeby ta świątynia czaszek stała się i w jakiś sposób takim grobowcem dla tych wszystkich ludzi, ale stała się też takim przypomnieniem o tym, że to życie jest kruche, że to życie tutaj naznaczone jest śmiercią, ale jest Pan Bóg ten, który przychodzi i z tych grobów chce nas wydobywać. Ten Pan Bóg, który chce nas poprowadzić do wieczności. Dzisiaj, kiedy myślę o tym miejscu, o tej kaplicy Czaszek, kiedy myślę o tym proboszczu i o tym grabarzu, którzy przez, mimo tych stałych obowiązków, przez kolejne 20 lat, całej okolicy, zbierali właśnie te trupy, zbierali zwłoki i w ten sposób chcieli je uszanować, nie zrobić atrakcji turystyczną, ale uszanować te zwłoki, czyli znaleźć takie miejsce, w którym będą czekać na zmartwychwstanie, w którym będą czekać na to, aż ta zapowiedź proroka Ezechiela się spełni, aż te wyschłe kości zostaną przeobleczone w ciało, aż te wyschłe kości więcej zostaną przeobleczone w ducha i Pan Bóg na nowo je wskrzesi. Niech ta wizja Ezechielowa właśnie i te wiele takich miejsc, bo to nie tylko taka Kaplica Czaszy w Kudowie, ale chociażby w jednym z naszych klasztorów w Rzymie czy ulicy Via Veneto też są takie grobowce, katakumby, krypty, w których podobnie te kości są w jakiś sposób wyeksponowane. Groteskowe miejsce byśmy powiedzieli albo może przerażające. Niech to będą takie miejsca, które mówią nam o śmierci więcej a słowo Boże niech nas prowadzi. Ku zmartwychwstaniu a może na razie ku skrzeszeniu. Wizja Ezechiela dobre kilka wieków przed Chrystusem była tylko wizją, pewnym obrazowym przedstawieniem tej rzeczywistości odnowienia ze strony Pana Boga. Tymczasem Chrystus realizuje tę wizję w sposób bardzo namacalny i bardzo dosłowny na osobie łazarza swojego przyjaciela. Przyjaciel. Jezus był zaprzyjaźniony z rodziną Marty, Marii, Łazarza, często bywał u nich w Betanii i okazuje się, że pewnego razu tenże Łazarz zachorował. Można nas nieco dziwić, to, że pan Jezus zachowuje się w sposób taki, powiedzielibyśmy, opieszały. Dowiedział się o chorobie Łazarza, zamiast pójść co prędko, aby go odwiedzić, a może nawet go uzdrowić, czeka celowo, nawet mówi, że spokojnie ta choroba nie zmierza ku śmierci, czeka po to, aby ostatecznie Łazarz umarł. I dopiero wtedy ukazuje się coś więcej. Powiedziane jest, cała ta Ewangelia, gdy ją przeczytamy od takiej strony relacyjno-afektywnej, widzimy, jak bardzo na, naszpikowana jest tymi elementami czy wzmiankami o tym, jaka więź łączyła pana Jezusa z łazarzem, z Martą, z Marią. Że pan Jezus jako człowiek oczywiście był też w jakimś sensie bliski, przywiązany do tych osób. Powiedziane jest, siostry posłały do Jezusa wiadomość na początku: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Może lepiej ten, którego jesteś przyjacielem. Tam jest użyte greckie słowo fileo, które oznacza taką miłość, ale przyjacielską, taką zażyłość między dwojgiem ludzi. A kiedy Jezus o tym usłyszał, powiedział: Ta choroba nie zmierza ku śmierci, poczekajmy jeszcze. I mówi ewangelista, a Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Tu użyte jest słowo greckie agapao, agap miłość. Miłość taka bardzo ofiarna. Jezus był pełen miłości ofiarnej wobec. Tego rodzeństwa, również łazarza, który chorował, a mimo to postanowił poczekać, aż łazarz umrze. Można z to dziwić, jak to możliwe, że pan Jezus tak jakby się znęca nad tą historią łazarza, ale mówi: W tym wszystkim jeszcze większa chwała Boża się objawia. Może tak być, że czasami i w naszym życiu doświadczamy jakiegoś, jakiejś opieszałości, z naszej perspektywy, opieszałości pana Boga albo tego, że on jest nieobecny, nie działa, albo nie pomaga, nie wspiera, ale z jego perspektywy. Dopiero ma, tutaj się może objawić dzięki naszej wierze jeszcze większa Boża Chwała, jeszcze większe cuda, bo wiemy, że w tej historii, finał tej historii jest oczywiście szczęśliwy, to znaczy Jezus wskrzesza łazarza. Nie mówimy tu, tu, prawda, jeszcze o zmartwychwstaniu, bo pierwszym zmartwychwstałym będzie sam Chrystus, jako te pierwociny zmartwychwstania. Mówiąc zmartwychwstanie, mamy na myśli wejście w zupełnie nową jakość życia, w której już nie panuje śmierć. Tymczasem Łazarz został wskrzeszony, a więc niejako reanimowany po tej śmierci, której doświadczył ludzkiej, ale powrócił do poprzedniego swojego życia, które ostatecznie po jakimś czasie z pewnością zakończyło się zwyczajną śmiercią. A więc mówimy o pewnym wskrzeszeniu, ale to jest znak, znak, gdzie Chrystus pokazuje swoją władzę nie tylko nad chorobą, nad naturą człowieka, ale nawet aż nad samą śmiercią, tym, co wydaje się być absolutne i definitywne. Jezus jednak ukazuje się też bardzo Wrażliwy i czuł, kilkakrotnie widzimy o wzroszeniu, o poruszeniu, nawet o płaczu samego Chrystusa nad grobem łazarza. Żydzi mówią o to, jak go miłował. A inni mówią, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł? Dobre pytanie. Oczywiście Chrystus mógł sprawić, aby łazarz nie chorował, aby nie umarł, ale z jakiegoś powodu, właśnie z powodu tego znaku, który ostatecznie będzie wiódł do jego misterium paschalnego, wolał, aby. To cierpienie, ten ból się dokonał, ale dla jeszcze większej, dla większego dobra. Często jest tak, że jakieś trudy, jakieś zmagania i cierpienia są nam dane albo przez Boga dopuszczone po to, aby z tego jeszcze większe dobro wynikło. Rzecz jasna, nie zawsze nam się to podoba, ale w perspektywie Bożej jest to większe dobro i które Bóg chce przeprowadzić. Ostatecznie Łazarz, pomimo czterech dni spędzonych w grobie, na słowo Chrystusa, Łazarzu, wstań i wyjdź, wstaje i wychodzi. Jest to znak, który jak czytamy w tej Ewangelii, spowodował, że przywódcy religijni, przywódcy żydowscy decydują się na to, aby Chrystusa uśmiercić, aby spowodować jego karę śmierci, ponieważ ten znak był już zbyt ewidentny, zbyt wielki, żeby można było go ukryć, albo żeby można było jeszcze Chrystusa jakoś zdeklasować, albo oskarżyć o oszustwo. Dlatego ten znak, który był z jednej strony znakiem największej władzy Chrystusa, nad, nawet na śmiercią, był jednocześnie znakiem, który doprowadza go osobiście do śmierci, do tego, żeby on umarł za nas. Ten, który daje życie zmarłemu Łazarzowi, jednocześnie wydaje swoje życie za nas, po to, abyśmy my mieli w nim życie. Ta dialektyka między życiem i śmiercią jest tutaj bardzo ważna i bardzo obecna, bo za chwilę będziemy już przeżywali wielki tydzień i te misteria Paschalne Chrystusa, jego męki, śmierć, zmartwychwstania, w których chcemy zobaczyć też i nasze losy, nasze życie, które nie zmierza do śmierci, ale przez śmierć zawsze zmierza do życia. Na pewno siostry cierpiały z powodu choroby łazarza, ale na pewno miały nadzieję. I może tak właśnie pocieszały łazarza i mówiły: Wszystko będzie dobrze, posłaliśmy już po Jezusa, przyjdzie Jezus i wszystkie problemy znikną. Przyjdzie Jezus i uzdrowi, przyjdzie Jezus i będzie dobrze. Może właśnie takim wyrażeniem mogły go pocieszać: Wszystko będzie dobrze. To jest taka, yy, takie powiedzenie, które zawiera w sobie tą nadzieję, którą mamy. Którą chcielibyśmy mieć, ale oczywiście w ten sposób też określamy tą rzeczywistość, którą my byśmy chcieli kształtować, my byśmy chcieli kreować, żeby było dobrze, ale po naszemu. A kiedy czytamy tą historię, widzimy, że nie jest dobrze, nie jest po naszemu, ale jest po Bożemu, że faktycznie Pan Bóg, Pan Jezus tej opieszałości zachowuje się dziwnie, że czeka, Mówi, że ta choroba nie zmierza do śmierci, ale jednocześnie łazarz umiera, i te siostry muszą przeżyć śmierć swojego brata. Więcej muszą przeżyć pogrzeb swojego brata, bo kiedy przychodzi Chrystus, to łazarz już od czterech dni jest w grobie, czyli trochę czasu już minęło. Stąd słowa tej Marii, która mówi: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł byśmy powiedzieli po ludzku słuszny wyrzut dlaczego pan Jezus od razu nie przyszedł dlaczego nie uzdrowił a tyle innych osób nieznanych uzdrowił wcześniej kiedy dzisiaj patrzymy na to czytanie możemy powiedzieć co to znaczy wszystko będzie dobrze z jednej strony chcemy zostawić to przysłowie ale takie po bożemu rozumiane żeby mieć świadomość Chrystusa, który mówi, wszystko będzie dobrze, ale chciałbym, żeby było po mojemu. Ja jestem tym, który ma władzę nad życiem i śmiercią, ja jestem tym, który chce rozwiązać problem śmierci globalnie i totalnie, nie tylko tutaj na Ziemi, właśnie reanimując czy wskrzeszając, a potem znowu przychodzi śmierć tylko chcę rozwiązać ten problem całkowicie, żeby ci, którzy tutaj umierają, z tej ziemi odchodzą, żeby mieli tą nadzieję i tą pewność życia wiecznego, aby mieli tą pewność zmartwychwstania, zmartwychwstania, które zapowiada sam Chrystus. I co ciekawe, jest polski film z 2007 roku o takim właśnie tytule, Wszystko będzie dobrze. Bardzo ciekawy film, moglibyśmy powiedzieć, zruszający. Film o chłopcu, który biegnie do Częstochowy, aby poprosić Matkę Bożą, żeby jego mama, która choruje na raka, wyzdrowiała. Więc biegnie. Rodzina bardzo prosta, rodzina bardzo biedna. Mimo tych wszystkich przeszkód on biegnie do tej Częstochowy. Kiedy już jest blisko, okazuje się, że mama nie przeżyła operacji, że mama umarła. Ale jakoś dziwnie się nie zniechęca. Wszyscy, którzy mu towarzyszą, opiekują się, i nauczyciel WF-u, i pewna dziennikarka patrzą na niego. Oni są załamani i są zdziwieni jego postawą że on mówi, to jest próba, to jest test. Dobiega do tej Częstochowy, mimo że już mama nie żyje, rozmawia, modli się, mówi Maryi, że to jest na pewno jakaś próba, że Pan Jezus po trzech dniach zmartwychwstał, więc i mama po trzech dniach zmartwychwstanie. Ważne jest teraz wierzyć. Nawet jest ta scena, kiedy są przy trumnie i myślą sobie, już trzy dni minęły, wyliczają godziny, czy to było 14, czy to było 15, Cały czas zastanawia się, czy to nie jest jakiś test na wiarę, czy to jakaś próba. Największa rozpacz przychodzi w momencie, kiedy faktycznie mama już jest złożona do grobu. Co to znaczy wszystko będzie dobrze, co to znaczy właśnie po naszemu, że, że ja poproszę, że ja zrobię jakiś wysiłek, że ja dobiegnę i, i sytuacja się rozwiąże. Widzimy coś więcej w tym filmie. My, wierzący, którzy patrzymy na tę scenę, widzimy mamę, która jest zaopiekowana nie tylko medycznie, ale jest duchowo. Widzimy mamy, która rozmawia z księdzem. Ksiądz, który tłumaczy jej fragmenty biblijne o tym wydarzeniu tego biegu syna, tłumaczy jej zupełnie inne fragmenty i pokazuje, że tu będzie dobrze, że w tej historii jest cały czas obecny Pan Bóg. Że owszem, ten czas ziemskiego życia jej tutaj się kończy, ale jeszcze jest coś więcej. Pozornie, w tym filmie nie ma happy endu. To nie jest historia, jak ta biblijna, którą słyszymy o wskrzeszeniu łazarza. Byśmy powiedzieli, tam wszystko kończy się źle. Co to znaczy, że wszystko będzie dobrze? Takie słowa niech wypowiada nad naszym życiem Chrystus, niech to będzie Jego błogosławieństwo, będzie. Dobrze, bo ja jestem na ziemi, bo ja jestem tym, który przez mękę, śmierć i stanie całkowicie rozwiązał te wszystkie dylematy i te problemy. Dzięki Chrystusowi my dzisiaj za świętym Franciszkiem możemy śmierć nazywać siostrę: że nie jest przerażająca, że nie jest straszna, że nie jest momentem końca totalnym, ale jest początkiem czegoś nowego. Chrystus jest tutaj na Ziemi. Poprzez te swoje znaki, a w sposób szczególny przez znak z Krzeszenia Łazarza, pokazuje, że ma władzę nad śmiercią. Sam doświadcza śmierci, sam w tą śmierć wchodzi, pokonuje ją i w ten sposób otwiera nam wieczność, otwiera nam niebo. Wszystko będzie dobrze. Ale nie jest to klepanie po plecach, nie jest to słowo takie na wyrost, ale jest to wyrażenie, w którym Chrystus daje nam nadzieję na te wszystkie nasze choroby, na te wszystkie śmierci, na te trudności, które tutaj na Ziemi mamy. On jest z nami i swoją mocą, a dzisiaj tym słowem pokazuje, że nas nie zostawi i te wszystkie nasze problemy rozwiąże w sposób totalny, byśmy powiedzieli, wielki, globalny i ostateczny. Zapytaliśmy, co oznacza nazwa miejscowości, gdzie Pan Jezus skrzesił łazarza, a więc Betania, czy z bet Betani. Może A oznacza dom nędzy, może B dom chleba, a może C dom miłosierdzia. Ta pierwsza odpowiedź jest prawidłowa: Betani, dom nędzy, ewentualnie dom ubogiego. Tak moglibyśmy wywieźć etymologicznie znaczenie tego słowa Betania. Obyśmy my, jak Łazarz w Betanii mogli doświadczać ciągle tego nowego życia w Chrystusie, już nie tylko wskrzeszenia do starego życia, ale wraz z Chrystusem wejście w nowe życie. To jest cel naszej wędrówki wielkopostnej, aby Pan Bóg dał nam tę łaskę doświadczenia wraz z Nim przechodzenia ze śmierci do życia. Pokój. I dobro.